etapy rozwoju przygotowałem mam mniej więcej, uwaga, nie jak to wygląda, tylko jak powinno wyglądać z punktu widzenia dojrzewania jednostki ludzkiej. Macie tabelę opartą o następujące schematy, jest etap albo czynnik. Etapy idą w dół, czynniki są po prawej stronie. Jak poznaje świat, relacje z otoczeniem, jak buduje, jakie ma potrzeby, jak się komunikuje. Najpierw jest niemowlę. Poznaje świat zmysłami, głównie to, co zobaczy, to, co usłyszy, to, co poczuje. Relacja z otoczeniem to jest pełna zależność. Bez dostarczenia zasobów dziecko nie jest w stanie przetrwać, nawet nie jest w stanie chodzić. Jest to chyba jedyny gatunek zwierząt, który tyle czasu potrzebuje, prawda? Chyba. Wydaje mi się, że nie ma żadnego innego zwierzęcia, które by potrzebowało aż tyle. Co was informuje o pewnej charakterystyce. Mamy wyposażenie w umysł, możemy mieć paradygmaty różnego rodzaju i konstrukty ego, ale jesteśmy bardzo długo zależni. Potrzeby przede wszystkim fizjologiczne, forma komunikacji jest uniwersalna oraz niemowlęca, więc gaga gugu i mówienie poprzez pryzmat tak zwanej neurogramatyki, czyli pewnej struktury syntaktycznej, która jest charakterystyczna dla wszystkich nacji czy kultur na świecie, dla wszystkich plemion raz, gdy dziecko coś pyta i intonacja do góry, jak jest pytanie, czy jak coś komentuje, to intonacja w dół, więc go, 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 go. Pytanie, go, 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 go. I zdanie twierdzące, więc korzysta z tego. Później jest dziecko, jak poznaje świat za pomocą korelacji. Korelacje polegają na dwóch rzeczach występujących obok siebie i ono robi z tego przyczynę i skutek. Na przykład zrobiłem pracę domową, czy tam narysowałem coś, pokazałem mamie, mama powiedziała, ale super, to znaczy, że mama kocha, na przykład. Nie? Więc takie proste przyczyny i skutki, które są wyciągane. Relacja z otoczeniem to jest samodzielność w zakresie zależności. Zwróćcie uwagę na logikę tego stwierdzenia. Jest zależność, a samodzielność jest mniejsza. Krótko mówiąc, to jest takie jak w zakresie moich możliwości ja was uczę. Nie? To by było coś takiego. Uczę was również spoza moich możliwości. Nie? To jest już innego rodzaju model. Więc dziecko jest zależne, ale zaczyna w tej zależności być samodzielne. Potrzeby są rzeczywiste, czyli to, co się dzieje w rzeczywistości, ono na to reaguje. No, na przykład jest mu zimno. No to już nie informuje poprzez płacz, tylko może o tym powiedzieć, bo dochodzi język zachowania i wszystko jest dosłownie. Nie rozumie metafor na tym etapie. Nie myśli w kategoriach abstrakcyjnych, w związku z czym ego jest prostym konstruktem, który generalnie odpowiada na to, co się dzieje. Na przykład ogląda bajkę i się boi, że smok zje bohatera, bo nie patrzy na to, że bajka nie jest prawdziwa. Dlatego jest dosłownie. Później jest nastolatek. Nastolatek poznaje świat owczym pędem. Robię to, co robią inni. Pierwsze próby konstrukcji niezależnej osobowości, głównie powiązane z buntem. Paradoksalnie ten bunt, czyli oddzielenie się od bycia dzieckiem, najczęściej poprzez kasację relacji z rodzicami czy tam ze społeczeństwem. I tak jest owczym pędem, bo wszystkie 11-latki robią dokładnie to samo. Więc relacja z otoczeniem to samodzielność. Czyli na przykład jakbyście popatrzyli sobie na nastolatka z punktu widzenia tego, jakie zdjęcia umieszcza na Instagramie, to najczęściej oni wszyscy umieszczają dokładnie to samo. No to jest owczy pęd, no nie? Więc tam nie ma jeszcze indywidualności zbudowanej. Relacja z otoczeniem natomiast to jest kwestia już samodzielności. Zależność jest mniejsza, głównie finansowa, w mniejszym stopniu emocjonalna. Opowiadam wam nie tak, jak jest w społeczeństwie, tylko jak powinno być. Nastolatek już nie powinien zależeć inaczej ewentualnie niż prawnie i finansowo od swoich rodziców. Potrzeby, jak widzicie, są znacznie większe, emocjonalne, relacyjne, egzystencjalne, spójności wewnętrznej, postępowanie według swojego kodeksu, krótko mówiąc, kręgosłupa moralnego, potrzeby seksualne zaczynają się rodzić. Forma komunikacji to jest bunt, czyli definiuje siebie poprzez niebycie tym, co mi proponują oraz myślenie w kategoriach abstrakcyjnych. Metafory, czyli świat się, paradygmat jest większy. Czym jest miłość? Może się pojawić. Młody dorosły teraz jest, żyje, jak powinien poznawać świat, własnym modelem, to już powinno być wykreowane. Ja jestem kowalem swojego losu, Mateusz Grzesiak jest przeze mnie skonstruowany od początku do końca, zrobiłem ego management system, create yourself, ja zbudowałem siebie. Relacja z otoczeniem powinna mieć charakter proaktywnej kreacji i idealizacji. Proaktywna kreacja polega na tym, że ja coś tworzę, że my wymyślamy model, jak ja chcę żyć, czyli tu pojawia się planowanie,
a idealizacja to jest wszystko będzie dobrze. To jest charakterystyczne dla ludzi, którzy idą na studia i będą najlepszymi na świecie prawnikami, lekarzami, którzy wyleczą każdą chorobę, aktorami, którzy osiągną wielki sukces i tak dalej. Jadę do Los Angeles, będę aktorem, no nie? Będę drugim, który podbije scenę teatru na Broadwayu i tak dalej. Potrzeby są finansowe oraz samorealizacji. Finansowe powinno być coraz mniejsze. Samorealizacji bycia sobą. Forma komunikacji to jest dominacja. Wszystko jest możliwe. Dam radę. Ja wam pokażę. Osiągnę to. Teraz jest dorosły w średnim wieku. Specjalnie nie używałem tutaj cezur czasowych. Zaraz wam powiem dlaczego. Poznaję świat za pomocą strategii. Ja już nie muszę robić tego po swojemu. Po co wymyślać koło na nowo? Ja to zrobię strategiami. Co za różnica, czy to jest model Adama Smitha, czy to jest mój własny. Ja nie mam potrzeby używania tylko tego, co moje. Kojarzycie, gdy od czasu do czasu z kimś rozmawiacie i ktoś mówi, nie mów mi, co ja mam robić, ja sam to zrobię? To jest właśnie jeszcze element młody, dorosły, a strategia to jest, powiedz mi, jaka jest najlepsza metoda. Najlepsza metoda jest ziutka. Biorę metodę ziutka. Nie musi już być twoja, to już nie ma znaczenia. Relacja z otoczeniem to jest współpraca, tu się pojawiamy. Potrzeba wizji. Forma komunikacji jest konstruktywna, czyli budowanie przyszłości. Nie bycie najlepszym, tylko budowanie czegoś. Tu najczęściej ekologia się pojawia. Starszy dorosły poznaje świat za pomocą empirii, tego, co ja doświadczam, tego, co ja przeżywam. Relacja z otoczeniem to jest wdzięczność. Świat jest piękny. Potrzeby transcendencji, wychodzenia ponad swoje ego. Forma komunikacji akceptująca. To, co się dzieje, jest ok. Teraz ten model, który tutaj widzicie, ma wam coś pokazać. Pierwsza rzecz, czemu nie umieszczałem tam lat, w jakich coś takiego się dzieje? Ponieważ może się okazać, że ktoś, kto jest starszym dorosłym i ma 70 lat, dalej żyje owczym pędem jak nastolatek. No? To jest jeden z przykładów. W związku z czym to nie zależy od wieku, tylko zależy od mentalności, od sposobu postrzegania rzeczywistości. Ja oczywiście bym sobie życzył, żeby każdy z was już myślał w tych kategoriach tutaj, czyli bazował na tym, czego doświadcza, po to, żeby konstruować swoje własne prawdy, cieszył się z tego, co go spotyka, wychodził ponad swoje ego systematycznie i brał z otwartymi ramionami to, co się przydarzy, niezależnie, czy to jest fajne, czy nie fajne. No to by było najdojrzalsze z tego punktu widzenia. No ale oczywiście, że my wpadamy w różnego rodzaju schematy. Wiecie, negatywizm na przykład, to jest polski owczy pęd, to robią Polacy. No to jest dalej nastoletnie jakieś tam powtarzanie różnych schematów, więc na to warto zwrócić uwagę po to, żebyście też wiedzieli, jak możecie się rozwijać i że jeżeli na tym etapie jesteście, gdzie mówicie, wszystko jest możliwe, to za jakiś czas uprawdopodobnijcie, że coś jest możliwe, gdy będziecie z innymi się komunikować i stwierdzicie, może zrobimy coś razem. Jak zaczniecie się cieszyć z tego, co macie, to będzie wam lepiej w życiu. Jak zaczniecie żyć poprzez pryzmat, ojejku, gdyby tylko, nie wiem, moja żona nie miała focha, to jest potrzeba emocjonalna, zupełnie inaczej, jak myślicie w kategoriach, jaki związek ja chcę stworzyć, który będzie przykładem, wizja, czegoś dla innych ludzi. No i to wtedy żyjecie w inny sposób. Jesteście pewnego rodzaju dowodem określonych możliwości, a później jest permanentne wychodzenie ponad ja. I tutaj, jeżeli zwrócicie uwagę na to, gdzie się zaczyna leadership i jakiego rodzaju osoby w świecie sztuki, nauki, sportu nas wspierają, no to przede wszystkim to są te schematy. Prawdę mówiąc, mało kogo interesują twoje problemy emocjonalne, ale jeżeli ty będziesz przykładem dla innych, to za tobą już ludzie pójdą. Nie? Więc to jest model, na który pragnąłbym zwrócić waszą uwagę. Jakieś pytania co do tego? Bo to są etapy rozwoju ego, o którym my rozmawiamy. Jak widzicie, to ego też może dojrzewać. I nawet wychodzenie ponad ego nie oznacza anihilacji ego, bo tylko ego może chcieć siebie zabić. To dalej jest ego, tylko raczej permanentnej obserwacji. Transcendencja to jest podejście do ego, do świata materialnego. Ja po prostu to obserwuję i to jest transcendentne. Jeżeli ja to obserwuję, to siłą rzeczy ja jestem poza tym. No to wyobraźcie sobie schemat pod tytułem, załóżmy, że ta sala to jest ego. No to żeby ją zobaczyć, to my nie możemy być tylko w środku. My musimy, jak Superman, wyobrazić sobie, fruwamy, patrzymy na cały budynek i mówimy, aha, to ja dopiero teraz rozumiem całość. Na przykład powiedzenie do Henka. Henik, taki Heniek, co tam był w tej muzyce, był tam jakiś Heniek, z tego co pamiętam, no nie, w jakiejś piosence. Powiedzenie, Heniek się denerwuje.
Heniek jest zacietrzewiony i mówi, nie uda się. No bo patrzenie tak na Henka to jest, Heniek ma problemy ze sobą. Heniek jest zdenerwowany. To jest tak mało wycinkowe. Heniek jest Polakiem, tak? Tak. Heniek się urodził w Polsce w roku 69, tak? Tak. W grubym komunizmie, tak. Ten gruby komunizm był świeżo po zaborach, tak? Tak. To zrozumiałe, że Heniek jest taki. I to jest szeroki obraz, rozumiecie? Heniek jest w 90% produktem swojej kultury? No to dajcie mu spokój z jego emocjami. No Heniek w ogóle nie kuma, o co chodzi. No, jakbyście podeszli do psa i powiedzieli, ale czemuż czekasz? No, czemu? Swoją drogą, to się dzieje czasem na spacerach. Jest fascynujące obserwować. No, no, nie? Ludzie tak rozmawiają. Ale czego ty szczekasz w ogóle? Co cię denerwuje? W nawiasie, jak ja byłbym tobą, to bym nie szczekał. Say what? Więc to wam daje, widzicie, akceptujące podejście, jak wy macie transcendencję w stosunku do historii. A transcendencja, patrząc na Henka, czyli wyjście ponad Henka, to jest zobaczenie Henka jako element systemu pod tytułem kultura. Zobaczenie kultury w większym ekosystemie, czyli historia. W większym ekosystemie pod tytułem ewolucja. Dlatego, że geografia i historia składają się na ewolucję. Popatrzycie sobie na to, co się wydarzyło z Afryką, to zobaczycie, że te granice, które tam powstały, wiecie, jak tam Egipt, Sudan, no nie, to jest na linijkę mierzone. Przecież oni to sobie wymyślili. Więc patrzenie na to z punktu transcendentnego widzenia daje wam nieporównywalnie większe możliwości tworzenia czegoś, co się określa jako pole świadomości, bo to jest pole, ono jest szersze. Historia jest czymś szerszym. Historia Polski jest czymś szerszym niż życie jednostki. Więc patrząc na to na nas, my się urodziliśmy w określonym momencie historycznym i należy wziąć go pod uwagę po to, żeby oceniać siebie i żeby rozumieć, z czego wynikają określonego rodzaju zachowania. Ja was generalnie zachęcam do życia poza życiem, czyli myślenie w kategoriach idei, bo to jest o wiele ciekawsze i tutaj są większe możliwości wywierania wpływu, budowania biznesów, życie poprzez pryzmat ponad twoje ja.